Dziś najlepszy piłkarz młodego pokolenia w Premier League. Graj jak Dele Alli. No, witam Cię człowieku, tu Krzywogonka. W skrócie podbijam świat z piłką nożną. Dobrze? Nie tak dobrze jak u Alliego. No way. Możemy puszczać muzykę i lecimy. Młody gość, rocznik 9-6, a spójrzcie jaki z niego technik. Umiejętności również pierwsza klasa. Jego tweety też dość ciekawe. Microsoft bought Skype for $8.5 billion. Low idiots, they could have downloaded it for free. What do you think of that one? I think you're a legend, mate. Ale najciekawsze, zdecydowanie gość ma piłkarsko-freestyle'owe skills. Dziś niesamowita freestyle'owa kombinacja wprost od Dele Alliego. Połączenie podbicia hakiem z reverse toe bounce. Wszystko w jednym tempie. Zobaczcie. Przyjmujemy pozycję za piłką. Balon powinien znajdować się na wprost nogi, która będzie tą piłkę podbijać. Lekko podskakując pociągamy piłkę podeszwą stopy do siebie. Noga pociągająca przemieszczana jest następnie za siebie. Balon powinien zostać nakierowany na palce stopy lub ewentualnie palco zewnętrzną część. W momencie kontaktu piłki ze stopą odchylamy się napięcie lub lekko podskakujemy podnosząc palce do góry. Różnica pomiędzy standardowym podbiciem a tym polega na tym, że balon po odbiciu powinien przewędrować po zewnętrznej stronie naszego kolana, właściwie za siebie. Drugi etap, bardziej skomplikowany. Nogą, którą początkowo pociągaliśmy piłkę, tym razem przekierowujemy za naszą drugą stopę, tak jakbyśmy chcieli położyć tam albo uderzyć za pomocą rabona. Następnie kładziemy ją na podłożu tak, żeby piłka trafiła centralnie na nią. Teraz ćwiczymy podbicie, łapiemy piłkę w dłonie. Następnie rzucamy piłkę swobodnie i wybijamy piłkę palcami, będąc jeszcze w krzyżaku. Teraz w momencie opadania piłki wracamy z pozycji krzyżaka do standardowej pozycji, cofając odpowiednio nogę. Oczywiście ten wymach musi zostać wykonany bezpośrednio nad piłką. To wszystko teraz. Hack, reverse, toe bounce i mamy tik od Dele Alliego. Bardzo Wam dziękuję. Jak widzicie, pogoda za oknem no nie rozpieszcza, w związku z tym ja już też zaczynam powoli nagrywać na hali. No i buty też halowe albo turfy dzisiaj od firmy New Balance mam dla Was. Do wygrania model Furon Dispatch. Aby go zgarnąć, wchodzicie na Facebook / Gorąka Krzysztof, udostępniacie mój przypięty post z tym oto odcinkiem, a następnie w komentarzu piszecie, ile goli w reprezentacji Anglii dotychczas zdobył Dele Alli i który model naturalnie butów chcecie? Trzy halówki, czy turfy? Bardzo Wam dziękuję. Wyniki oczywiście za 2 tygodnie. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Od 1 września w Polsce jest już dostępna moja piłka Balon Turbo Freestyler. Dziś opowiem Wam dokładnie o jej wszystkich właściwościach i o tym, dla kogo jest właśnie marka Balon.